Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Dawid i witam was w kolejnym odcinku City Skylines. No i powiem wam szczerze, że tak mi się spodobały te ronda turbinowe, bo one naprawdę świetnie działają, chociaż w tym przypadku tutaj widać, że jest lekka kolejka, ale to, znaczy jak przyspieszę grę, to ona w sumie znika za chwilę. Ale tutaj bardziej jest problem z czymś innym, aniżeli no, z samym faktem, że to rondo turbinowe nie chce działać, bo ono działa. Bardzo się poprzestawiało. Nie, działa poprawnie, wszystko jest ustawione, więc okej. Po prostu tutaj taka kolejka się czasami tworzy, nawet nie wiem dlaczego. Jakieś tutaj mają problemy z przejazdami, wyjazdami. Podejrzewam, że tutaj jest jakiś problem na samym rondzie już, że nie mogę tych pierwszeństw tutaj ustawić i oni tutaj pchają się jak głupi. Po prostu. Przez co, no, wygląda to jak wygląda momentami. Ej, moment, bo ja tu mam włączone takie coś. No to tak nie. Może i tak? Nie. Dobra, mniejsza z tym. Nieważne, tutaj były kolejki spore, więc tutaj wyłączyłem osobówki. I osobówki tutaj wjeżdżać nie mogą na tą drogę, dlatego no jeżdżą wszystkie teraz tutaj. I jadą dookoła i dopiero tu wjeżdżają do miasta. No, tak to wygląda obecnie. Ale z racji, że ja chcę to rozwinąć troszeczkę mój pomysł, to teraz tą autostradę tutaj kasujemy, to trzeba by skasować, to chyba też tak chociaż przesunąć minimalnie na czas remontu owego. No i teraz tak, jedziemy w tamtą stronę, kasujemy na pewno dzisiaj to drugie rondo, ten drugi zjazd. Autostradę, szczerze mówiąc, ja bym ją skasował już w całości, tam aż do końca. Dlatego, że tutaj bym chciał jednak to przebudować na tyle, żeby tutaj też powstało rondo turbinowe, bo później jak tutaj więcej samochodów jest czasami, no a zdarza się to dość często, bo tutaj do tej sortowni jeżdżą wszyscy, znaczy może nie tak wszyscy, bo część obowiązków przejęła ta druga sortownia, a no to czasami jest lekka lipa, że tak powiem. Więc należałoby to zmienić. Dlatego teraz tak, tutaj zrobimy sobie kolejne rondo turbinowe. Tu. W tym miejscu dokładnie mówiąc. No więc tak. W takim razie trzeba zrobić po pierwsze proste drogi. Tutaj. Kurde, ja bym to przesunął może w tą stronę trochę. I to tutaj takie odłogi byśmy zrobili. No i dobra, i teraz tak. O, momencik, momencik, momencik. Teraz tak. Bierzemy sobie autostradową. Oczywiście trzypasmową. No i jechane. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Tak. I tak. Wymyśliłem w ogóle patenty na to, żeby tutaj no było lepiej troszeczkę to budować, łatwiej. Jakie to zaraz zobaczycie. No ale teraz tak. Potrzebujemy sobie drogę wziąć. Tą. Prostą. Teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Na cztery bodajże to zostawiałem. Tak, chyba tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No i o, tu jest tak idealne do tego. Kurczę, gdzieś tak dotąd. Ej, muszę to rozebrać. Kurde, tutaj jest masa przeróbek w tym momencie. Dobra, znikać budynki. Aj! Kort tenisowy wam przeniesiemy tutaj. No trudno, muszę was skasować. Życie. Klinikę damy obok. Nie damy obok, ale możemy ją dać gdzieś tutaj. Powiedzmy gdzieś tu. Coś takiego.
Teraz reszta budynków się powinna ładnie wykasować. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, elegancko. No i teraz tak. Bierzemy z autostradę, tu nie, tak, nie, tak. I Ctrl A i jechane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ja bym tutaj teraz spróbował ustawić w ogóle te... A, to też tak średnio będzie działać, ale może... Może... Znaczy, da się to ustawić przynajmniej teraz, nie? Więc ja bym to spróbował ustawić i dopiero teraz będziemy się bawić z tym, żeby to ewentualnie dopiąć. Dobra, tak. Ej, wiecie co? Ja bym to tak zostawił może. Może delikatnie tylko tego bym poprawił. Żeby się tu nie gliczował. I to by tak mogło być w sumie. I teraz tak. Włączamy bending i wymyśliłem, że w sumie jak macie bending włączony, to może tak być. O, widzicie? I to jest praktycznie, że idealnie wychodzi. Macie rondo turbinowe bez używania Movita. Wystarczy wam jedynie co... Znaczy Movit też jest potrzebny, żeby to poprawić tutaj. Ale generalnie, jeżeli nie macie Movita, to też możecie to ustawić i też nie ma z tym problemu. To tak, taką ciekawostkę właśnie chciałem wam powiedzieć tylko. Kurczę, ale mieliście szczęście, zdążyłem zatrzymać. A tak, taki kich mi się zebrał, że Boże, dobrze tego nie słyszeliście. Tylko teraz tak, to bym akurat chciał przykasować trochę, żeby tutaj się praktycznie, że... O, może tak od razu? Od razu? Może być. Proszę Państwa, może być. Dobra. Skoro tak, no to ok, to robimy ciach. Robimy ciach, tutaj oddamy im strefy. Kurde, tutaj będzie mało miejsca. Ale tu jest mało miejsca. To jest paranoja. No ale dobra. Mam nadzieję, że to będzie działać. Dobra, tutaj chyba będzie działać. Dobra, ok. No i tutaj teraz trzeba by jeszcze jakiś kawałeczek. Taki nieduży. Ale jednak dać i elegancko teraz dajemy. Tak, o, znaki. Wy ustępujecie, wy ustępujecie, ustępujecie i ustępujecie. Tutaj będziecie ustępować, widzę, ładnie. Chyba będzie działać. Mam nadzieję, że to ten dobre znaki tu ustawiłem, bo jak nie, to będzie to średnio działać, będę musiał to usunąć potem, no ale dobra. Teraz tak, standardowo tak i tak i tak. I tutaj, prawda, tak, tak i tak. Okej. Okay. I znowuż tak, tak, tak. Tak, pięknie, ciach, ciach, ciach. No i teraz jeszcze tutaj i zaraz będziemy ustawiać środkowe rondo i będzie elegancko, naprawdę bardzo pięknie. No i dobra, i teraz te środkowe pasy. Czyli tak, ty jechałeś tutaj, a ty tutaj, jak dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, bo będzie lipa. Tak. Tak. I tak, jak dobrze pamiętam. I chyba dobrze to ustawiłem. Dobra,
W takim razie tutaj trzeba to powielić, czyli tak i tak. Tak i tak. Tak i tak. Tak i tak. Ok. Jeszcze tylko dwa razy. Tak nie. Tak nie, no po co? Tutaj skoro ty możesz, kurde, jechać stąd tutaj, nie? To tutaj bez sensu byłoby, żebyś jechał, żeby to tak zrobić. Dobra. W ten sposób. W ten sposób i w ten sposób. I tutaj ostatnie. W ten sposób. W ten. W ten. I prawda. Tutaj na środek. Ok. No i to już powinno działać. Proszę Państwa. Tak, powinno działać. Tutaj to może zostać tak, jak jest obecnie. Nie ma z tym problemów. Czy jakieś linie mi się popsuły? Nie, działa. Dobrze. Działa. Ok. A, i tylko wiem jeszcze, co musimy jeszcze zrobić tutaj, prawda? Włączyć, że jak już jadą, no to już niech jadą. Tutaj też, jak już jedziecie, to już jedź ta. O, tak. Żeby się nie korkowało to po prostu, prawda? Żeby jechali jednostajnym cały czas, prawda? I się nie korkowali, nie blokowali. No i super. No i powiem szczerze, że takie ronda dużo lepiej mi chyba wychodzą jak takie normalne zjazdy. Znaczy tutaj na tym zjeździe jest w ogóle Armagedon i cyrk po prostu jakiś, ale jakby wybaczam temu... No właśnie, oni tutaj ustępują pierwszeństwa. Jak im skasuje to, to będą po prostu cały czas jechać i będą się tu blokować. Zobaczymy, jak tutaj to będzie działać. Czy tutaj będzie dobrze, czy nie będzie dobrze. Jak będzie dobrze, to będę musiał pomyśleć coś, żeby spróbować te znaki tu jednak ustawić. No właśnie. No bo tak, o ile tu jest okrąg, tak tutaj, kurde, tego okręgu nie ma, bo tutaj te autostrady idą tak dość dziwnie. Szczerze mówiąc, to nie da się tego za bardzo tu zmienić obecnie. Dobra. Jak będziemy mieli problem, to będziemy kombinowali. A na razie problemów nie ma, więc na razie to tak musi po prostu być. I no tyle. I tyle. Tak jak mówię, i tyle. No i dobra, no to tyle. No to w tym momencie tak, brakuje nam 8000 ludzi do kolejnego progu, więc zatem w takim razie pójdziemy sobie tutaj i tutaj sobie odblokujemy ten fragment, może najpierw. Odblokuj, kup go, kup ten fragment, dziękuję. Trochę mało tego będzie, kurczę jednak chyba. Zasoby. 68 hektarów, ale to jest 68 hektarów chyba z tym razem. Dobra, mniejsza z tym. Tutaj będziemy stawiać teraz, kurde, zaś noc się zrobiła. Dlaczego tu się teraz minut zrobiła? Nie, to nie jest fajne. Tutaj będziemy sobie teraz chcieli... mam tory dostępne. Mam tory? Kurde, mam tory? Chodzi o to, że tam będę chciał zrobić teraz przemysł rolniczy. Oczywiście ten mój przemysł rolniczy, nie ten przemysł rolniczy, gdzie ustawiam po prostu strefę. Tak, żeby produkty rolne móc produkować. Prawda? No i zaraz będziemy tutaj kminić. Ale teraz tak. Tutaj by, kurczę, jednak było wskazane chyba, żeby tutaj i tędy doprowadzić chyba drogę.
tą drogę puścić jednak, co tu jest, tędy gdzieś, jakoś tak, a tutaj tędy puścić tą drogę. Ja bym ją tak puścił jednak. Zrobimy sobie upgrade tej drogi. I tą drogę zrobimy jednak dwupasmową, tak jak jest tu. Bo to by mogło jednak działać dobrze w tym miejscu akurat. No i teraz tak, ciągniemy sobie drogę. No, jak tą drogę bym chciał? Może tak. Najpierw tak i zaraz potem tak. Coś takiego. Tylko może tu by rondo też było dobre do zrobienia, co? Ja sobie muszę chyba jakiś, kurczę, prefabrykat zrobić do tych rond, bo one są fajne. Tylko, kurczę, je się długo buduje. No to jest ich minus znaczący chyba. O. Aczkolwiek jak już się ogarnie technikę budowania tych rond, to już naprawdę jest dobrze, powiem szczerze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na cztery miało być, kurczę. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kratki muszą być tutaj, tak. Kurczę, że nie mam takiego fajnego. Control A. Aj, nie tak. Tak nie. Tylko tak miało być. Bez tego. Bez bendingu, dziękuję. Dobra. No i teraz trzeba ją poprawić. Tak na wzniesieniu trochę jakby. Jakby jest. To może ja jeszcze raz, co? Ja bym to rondo jednak wykasował tutaj, o. Tak o. I ja bym jeszcze raz. Bo jednak bym tutaj chciał, żeby to było na miarę płaskim terenie chyba. Żeby tu nie było większych problemów z tym. Ale żeby tak w miarę szybko zrobić. Za dużo ziemi. Za dużo ziemi. To trzeba jej się pozbyć gdzieś trochę. To ją, powiedzmy, tutaj zrobimy taką półeczkę. Może z tej półeczki kiedyś skorzystam i coś tutaj zrobię. Przekonamy się w przyszłości. A na razie to bym chciał jednak tam to skończyć, więc... Trzeba się wyzbyć ziemi trochę. Dobra. Ziemi się wyzbyłem. A prawym myszki zmieniamy, czy chcemy w górę, czy w dół, czy jak to tam. Fajnie, dobrze wiedzieć. O tym nie wiedziałem. Tyle razy gram, kurczę, w City Ski i nie wiedziałem nawet o tym. O, dobra, teraz dobrą wysokość załapałem. Kurde. Dobra, o, dobra, możemy przystopować czas. Tu bym jednak chciał, kurczę, żeby tak było, żeby, tak wiecie, to złagodzić trochę. Żeby tu był tak w miarę luz. Dobra.
No i teraz tak, tutaj gdzieś robimy sobie rondo. Kurde, dużo tych rond trochę wyjdzie, no ale powiem szczerze, że te ronda są jednak, mają ten swój urok. Bo naprawdę dobrze działają, przynajmniej w mojej ocenie bardzo dobrze działają, więc kurczę, no dlaczego by ich nie budować, nie? Muszę sobie tego moda poszukać. Jest taki mod, który pokazuje długość, jaką zrobiliśmy drogi. Zresztą nie tylko drogi, bo rury i kable chyba też pokazuje. Dobra, i teraz tak, wracamy do autostrad i teraz autostrada, tak, tak. Teraz jest na jednym poziomie wszystko, okej, dobra. No i tu się oczywiście musiało spsuć gdzieś po drodze, kurde, i trzeba to poprawić. Dobra, coś takiego. Coś takiego, nie? Jakoś tak, jakoś tak. Nie, no dobra, to już musi być tak. No i teraz lecimy z tematem. Temat typu bending włącz i... Aha. Dobra, trochę upośledzone to rondo wyszło akurat. Ale działa. Chyba będzie działać. Mam nadzieję przynajmniej. Taką. Teraz tak, zwykłą drogą, tą co standardowo tutaj doprowadzam sobie. Nie wiem, tak jakoś te, kurcze, drogi krajowe to są chyba. Mi bardzo pasują te dwupasmowe, znaczy w sumie, no czteropasmówki, czteropasmówki. Nie wiem, bardzo przyjemne są moim zdaniem, fajnie z tego korzystam. No i z racji, że ona sobie będzie gdzieś szła, gdzieś tutaj, w tą stronę później, no to sobie ją tak wyciągniemy wstępnie, a później, bo ona gdzieś tutaj coś jeszcze będzie robić, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Tutaj na pewno mam ropę, którą też będę musiał się zająć i tutaj będzie odłoga w tą stronę, więc w sumie odłogę w tą stronę też już można by zbudować. I tutaj odłoga w tą stronę będzie szła sobie do przemysłu kolejnego. Tutaj mam jeden przemysł, drugi, trzeci. Tutaj kurde by się czwarty przydał, wydobywczy. No ale wydobywczego na razie chyba nie ogarnę. Zresztą wydobywczy mam tutaj chyba możliwość zrobić, tylko w tamtych miejscach chyba nie ma. No, tutaj już nie ma nic takiego. Chyba że od tego bym pociągnął się tutaj z drogą. Powiem szczerze, że to nie jest zły pomysł, bo można tędy by też pójść tak koło tych torów i tutaj pociągnąć do tego przemysłu wydobywczego coś. Coś będę myślał w przyszłości na ten temat. Na razie skupmy się na tym, że tutaj miałem kawałek postawić przemysłu. Czyli tak, ustawmy to rondo pierwsze co. Czyli ustąp pierwszy, dobra, tu się nie ustawi, ustąp, tu się nie ustawi, tu też nie. I tu też nie, dobra, więc musi być tak jak jest. Teraz oczywiście takie rzeczy trzeba poustawiać pięknie. Wiem, dużo tych rond robię ostatnio, ale uwierzcie mi, że dzisiaj robię rondo. Jutro będę, znaczy jutro. W sumie nie takie jutro dla was, bo odcinek pokaże się dużo później względem tego, kiedy ja to nagrywam. I też nie takie jutro względem tego, jak się pokazują odcinki.
dla was, więc ha, no właśnie. No ale moim zdaniem trzeba jakiś taki, wiecie, system wyczaić, który będzie dobrze działał na no, przemieszczania się, komunikacji. No. Ronda działają akurat dobrze i te drogi działają w miarę dobrze razem z nimi, więc uznaję, że to jest chyba jedna z lepszych opcji w tym momencie na tworzenie czegoś takiego. Dlatego nawet powiem szczerze, przyjemnie się te ronda buduje. Tak. Pięknie. Najgorsze ustawianie jest tego wszystkiego tutaj, bo później to już działa. No ale na początek to trzeba zrobić. Co jest takie dość żmudne trochę, no ale widzę, że już kończymy, także kolejne rondo ukończone. Fajnie, cieszę się. Plus jest taki, że transport, mam nadzieję, że nie będzie nam się zacinał, tylko tam, gdzie tego ruchu rzeczywiście ma być dość sporo, a tutaj, no nie ukrywam, ale będzie dość sporo. No to powinno się to w miarę nie korkować w takim układzie. Chociaż tyle, że tak powiem. Dobra, tu jest poustawiane, jest wszystko ustawione, pięknie. No i teraz tak, tu mamy taką drogę szeroką, czteropasmową. No i powiem szczerze, że teraz by trzeba było zejść do drogi jakiejś takiej w tym miejscu, która by to ogarnęła dalej sobie. Chyba, że tu po prostu taką zwykłą drogę zrobię? Kurczę. Kurczę, powiem szczerze, nie myślałem o tym zbytnio. Po prostu takiej drogi się weźmiemy i zmniejszymy. Wiecie co? Moim zdaniem jest to super pomysł. Wyłączymy już anarchię, może żeby tu się nie robiły jakieś dziwne rzeczy. No i teraz tak, w tą stronę sobie pójdziemy i tutaj sobie... No właśnie, trzeba by najpierw wyznaczyć w ogóle strefę przemysłową. Kolejną zresztą. Znaczy już w sumie drugą, nie? Także nie aż tak bardzo kolejną, no ale zawsze coś. Zawsze coś. Dobra, powiedzmy, że... Tak może być na razie. Nie, bo tu jeszcze musi być, kurczę, żeby tu mogli... O, dobra. I tak jak mówiłem, tutaj mamy rolnictwo, budynek główny, farmy. Pyk. I mam odblokowane już pierwsze rzeczy. Elegancko. Teraz jedna rzecz mnie interesuje. Pola to wiem, że nie tworzą takich rzeczy, ale tak, mamy jakieś rzeźnie, mamy obory. Tu już jest tak dość dużo rzeczy chyba, nie? Mi się kojarzy. No właśnie, pastwisko. Pastwisko, sad, pole uprawne. A, tutaj ani prądu, ani wody. Fajnie. Dobra, to może propos wody. Pójdźmy sobie tak, o, z wodą. I doprowadźmy tu wodę. I prunda też dociągniemy sobie kabla jakiegoś, druta. Tak dotąd. I tak, kurczę, może bym wzdłuż tej drogi poszedł jakoś w miarę możliwości moich. To by tak fajnie mogło wyglądać, no.
prawie jak w Burgersach. A propos Burgersów, to mam pomysł fajny na prowadzenie już w tego wszystkiego, ale to dowiecie się w swoim czasie, w kolejnych odcinkach też, także będzie fajnie, zaufajcie mi. Ale powiem wam, mamy pół godziny odcinka, także ja wam dziękuję za oglądanie go. W kolejnym odcinku myślę, że zajmiemy się już tymi farmami tutaj, na spokojnie. Fajnie byłoby już tak dwa fragmenty tutaj mieć. No, ale na razie chyba się nie doczekam, bo jeszcze potrzebuję 7000 ludzi, żeby tu się wprowadziło. Kurczę, to jest dużo ludzi. Tu by jakieś można było osiedle czy osadkę sobie zrobić chyba. Też, bo to mogłoby działać. Mogłoby działać, no właśnie. Propos działania. Usuniemy tą drogę, jej tu nie będzie. Tu będzie się kończyć takim ślepym zaułkiem. I tutaj będzie sobie ta droga, która tu jest, iść tak. W ten sposób dotąd. Tu będzie iść nad klifami i ona będzie sobie tutaj zataczać się w ten sposób. Czyli ona będzie tutaj iść tak boczkiem totalnie przy samej linii brzegowej później. I to myślę, że będzie w miarę dobre. I myślę, że od niej jakieś osiedle jeszcze poprowadzimy albo coś. No zobaczymy, jak to wyjdzie, prawda? Nie mówił, że tu musi być tak wszystko pięknie, idealnie i tak dalej. Kurde, to ten korek jest po prostu genialny też. Chociaż dobra, on się w miarę rozładowuje raz na jakiś czas. Chyba. Właśnie, chyba. Chyba się rozładowuje raz na jakiś czas. Wiecie co? Bo ja mam wyłączone chyba znikanie pojazdów, tak. I jak, kurczę, one znikają czasami, to tak w miarę płynnie działa i tu nawet korka chyba nie widać czasami nawet. A jak one są cały czas i one nie znikają, to tak. Ja wiem, że to jest mało realistyczne, że one znikają, ale jednak wolą, żeby to działało i się nie korkowało i wszystko dojeżdżało na swoje miejsca, aniżeli żebym miał czegoś, nie wiem, za dużo czy coś. Nie wiem. Widzę, ronda oświetlona, a tutaj te drogi będą nieoświetlone. Spoko. Chociaż ronda oświetlone będą, żeby widzieli, czy tam mogą wjechać. Czy dziury nie ma jakiejś, czy coś. Dobra. W każdym razie dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie wszystkim. Cześć.